Dzisiaj obchodzimy 15. rocznicę śmierci Jana Pawła II, papieża, ale nade wszystko kapłana. Za tydzień Wielki Czwartek, ustanowienie sakramentu Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Dzisiejsza Eucharystia, którą brat Wojtek nam celebrował, jej intencją była za wszystkich kapłanów, którzy mają jakikolwiek związek, mieli jakikolwiek związek, jakąkolwiek współpracę podejmowali ze wspólnotą Dom Bożym. Dlatego teraz nasz przyjacielu, kapłanie, kimkolwiek jesteś, czy biskupem, pozdrawiamy was, nasi przyjaciele. Czy pracujesz w kłoi, czy jesteś dziekanem, czy proboszczem, czy prałatem, czy wikarem, może skromnym zakonnikiem, jak w brązowym habicie, które my w domu nazywamy od pewnego czasu brązowymi kredkami, czy jakimkolwiek innym zakonnikiem, a może posługujesz w seminarium i posługujesz również nam. Chcemy w tej Eucharystii, chcieliśmy w tej Eucharystii, to żeśmy zrobili, podziękować Tobie za wszelką łaskę, którą Bóg przez Ciebie do nas przekazał. Za wszelkie spotkania, za wszelkie wykłady, za wszelką pomoc. Może też za kawę i herbaty wypite i za to, że mieliście dla nas tyle czasu i w takiej wielkiej szczodrobliwości, żeście nam obdarowywali nas. Modliliśmy się, tak jak nasz temat roku. W tym roku Dom Boży żyje tematem, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powiem. Modliliśmy się o to, żeby i wam było dane zrobić wszystko, cokolwiek wam Jezus powie. Więc z okazji Wielkiego Czwartku, z okazji tego święta, święta posługi, dziękujemy i prosimy o wszelkie namaszczenie Ducha Świętego. Może wysłuchacie tego fragmentu Wielki Czwartek, ale wiedzcie, że modlitwę za was zanosimy przez cały czas. Szczęść Boże. I dziękujemy jeszcze raz bratu Wojtkowi za celebrację tej Eucharystii. Whoa.